W ostatnich dniach mieliśmy wiele podsumowań z zeszłego roku, a teraz mamy wysyp zapowiedzi na nowy rok. Na kanale IGN znalazłem przegląd najciekawszych gier mających się pojawić w tym roku. Pandemia opóźniła pracę nad wieloma tytułami. Ale innym tytułom dała więcej czasu na dopracowanie. Co oznacza, że 2023 rok kalendarza Gregoriańskiego będzie pełen ciekawych premier. Der Bauer z pedzowerk egzaminuje najnowsze karty graficzne od AMD i obserwuje niepokojące symptomy. Nowe radeony cierpią na hotspoty. Flagowe karty 7900XTX przegrzewają się. W kolejnym materiale testuje cztery nowe radeony, skrupulatnie mierząc temperaturę kart. Zmieniając ich orientację montażu z układu pionowego na poziomy, daje się zaobserwować wzrost temperatury. To sugeruje problemy z komorą Vapor Chamber w układzie chłodzenia. Na koniec demontuje układ chłodzenia i bada wewnętrzną topografię komory, szukając ewentualnych błędów w konstrukcji. Wiele wskazuje na to, że producent nie napełnił komór Vapor Chamber wystarczającą ilością płynu chłodzącego. Drobny błąd zrodził poważne problemy. Firma AMD obiecuje, że dokona wymiany wadliwych kart, podkrywając koszty transportu. Jeśli masz nowego Radeona, sprawdź, czy się nie przegrzewa. CoreTex analizuje ceny nowej generacji kart graficznych od AMD i Nvidia oraz porównuje ich ceny do kart poprzedniej generacji. Dość wyraźnie widać zgodny i skokowy wzrost cen u obu producentów. Zmowa cenowa na rynku kontrolowanym przez dwóch, trzech wielkich graczy nie jest niczym nowym. Podobne praktyki wychodziły na światło dzienne wielokrotnie wcześniej w bliższej i dalszej historii. To jest coś, co trudno udowodnić ale pewne typowe, rozpoznawalne sygnały sugerujące, że ci dwaj giganci wspólnie kontrolujący praktycznie cały rynek dedykowanych kart graficznych wykorzystują swoją mocną pozycję i zamiast walczyć o klienta, tworzą wspólny front. Blender, potężne, otwarto-źródłowe i bezpłatne narzędzie do tworzenia różnego rodzaju modeli i projektów trójwymiarowych, wzbogacił się o rozszerzenie ułatwiające modelowanie drzew. Projektowanie z Blenderem jest coraz łatwiejsze. Dave 2D przygląda się nowym modelom laptopów dla graczy. Procesory mobilne Intela 13 generacji w połączeniu z nowymi kartami RTX od Nvidia owocują olbrzymią wydajnością i jednocześnie zmniejszonym zapotrzebowaniem na prąd. W tym roku możemy się spodziewać bardzo atrakcyjnych konstrukcji. Targi CES są w tym roku pełne ciekawych premier. Firma AMD zaprezentowała kilka nowości, w tym tzw. 3D Cache. To jest dodatkowa pamięć buforująca w formie chipletów włączonych w piętrowe struktury, znajdzie szersze zastosowanie. Lisa Su zaprezentowała też nowy procesor mobilny czwartej generacji, wykonany w 4nanometrowej technologii. Superoszczędny i super wydajny podobno ma pokonać najlepsze chipy mobilne od firmy Apple. To wróży nam wyjątkowo interesujący rok dla każdego, kto planuje zakup nowego laptopa. Optimum tech donosi z targów CES, że nowe monitory OLED dla graczy. 27 calowe z odświeżaniem 240 Hz i ultraszybkim szybkim czasie reakcji będzie oferowało przynajmniej kilku producentów. Jeśli aktywnie interesujesz się e-sportem, to już możesz rezerwować zasoby na zakup. A jeśli masz jakąś kartę z rodziny RTX od Nvidia, to taki monitor jest dla Ciebie wyposażeniem obowiązkowym. Skoro o nowych monitorach OLED mowa, Luz Unbox Therapy oddaje hołd nowemu monitorowi od LG. I wanna use, baby, I wanna use this. 44 cale zakrzywionej doskonałości w wysokiej rozdzielczości. Reszta ekipy zastanawia się, kto z nich będzie go używał na co dzień. Wyobraź sobie, że należysz do ekipy. Napisz w komentarzu, jakich argumentów użyjesz, aby to Tobie przypadł przywilej używania tego monitora. Do czego go wykorzystasz? HTC zaprezentowało swoje mobilne gogle rzeczywistości wirtualnej, Vive XR Elite, opierający się na nowych chipach serii Snapdragon od Samsunga. Podobnie jak MetaQuest Pro od Facebooka, Oculusa. właściwie nie wiadomo jak nazywać twór, którym kieruje Mark Zuckerberg. W skrócie chodzi o to, że wyraźnie zaczyna przybywać gogli rzeczywistości wirtualnej. Każda korporacja próbuje zdobyć kawałek tego tortu dla siebie, co dla nas, użytkowników, przekłada się na większy wybór i niższe ceny. Chociaż granice 1500-1300 dolarów za taki gadżet to więcej niż moglibyśmy sobie życzyć. Two Minute Papers, doktor Karol prezentuje prezentuje nowy algorytm sztucznej inteligencji, który generuje superrealistyczne animacje postaci, precyzyjnie reagujące na nagłe zmiany kierunku i zachowania, czyli na akcję gracza sterującego postacią. Już nie będziemy ograniczeni z góry zdefiniowaną ilością animacji. Każda postać będzie animowana w praktycznie nieograniczonym zakresie. Jeśli się Tobie podobało, kliknij łapkę w górę. Jeśli masz jakieś pomysły, problemy, pytania, napisz w komentarzu pod filmem. A jeśli chcesz tu wrócić, to zasubskrybuj. Tak czy inaczej to tyle na tą chwilę. Udanego dnia. Cześć.